I nie wiem, czy wiecie, pewnie wielu z was wie, gdzieś tam otarło się gdzieś poprzez internet, że dzisiaj w wielu kościołach to jest niedziela, w której ludzie wspominają, przypominają sobie, świętują, jakkolwiek by tego nie nazwać, zesłanie Ducha Świętego. I ogólnie myślę sobie, to jest ważne, żebyśmy rozumieli, jaką rolę, jakie zadanie pełni Duch Święty w życiu Kościoła. Powiem wam, że kiedy zacząłem pisać to kazanie, to jedno napisałem i je skasowałem na drugi dzień po prostu. Powiedziałem, nie, chyba nie to. I od jakiegoś, od paru dni, może od kilkunastu dni gdzieś, temat Ducha Świętego, nawet abstrahując od tego, że dzisiaj jest jakaś taka niedziela, w której ludzie bardziej o tym mówią i różne rzeczy pewnie dzisiaj z kazalnic będą mówić o Duchu Świętym. Większość, przypuszczam, będzie mówiła o mocy, o ogniach i innych rzeczach. A ja wam powiem, że mnie to spokoju nie dawało, czy naprawdę to o to chodziło, kiedy przyszedł Duch Święty. Co naprawdę miało się zmienić? Co naprawdę się zmieniło, kiedy przyszedł Duch Święty? Czy naprawdę chodziło o fajerwerki, z którymi dzisiaj mamy tak często do czynienia, kiedy jest mowa o Duchu Świętym, o przeżyciach związanych z Duchem Świętym? Czy naprawdę to chodziło tylko o pewną rozrywkę czy samopoczucie ludzi, czy chodziło o coś dużo głębszego? Skoro Duch Święty jest Bogiem, a z Słowa Bożego wnioskuje bardzo jasno, że Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy Świętej, więc jest Bogiem, to musi chodzić o wiele głębsze rzeczy. Wiecie, kiedy zacząłem nad tym się zastanawiać, to różne myśli mi przychodziły, różne fragmenty. Jak okazuje się, całkiem mnóstwo jest fragmentów, które mówią o Duchu Świętym nie tylko w Nowym Testamencie, choć w Dziejach Apostolskich naliczyłem 70 razy, najwięcej w całej Biblii. Więc nie dziwię się, że niektórzy bibliści i teolodzy nazwali Dzieje Apostolskie nie Księgą Dziejów Apostolskich, ale Księgą Ducha Świętego. Ma to swoje na pewno zdecydowanie uzasadnienie. Duch Święty, zwany Duchem Bożym, Duchem Chrystusowym, Duchem Mądrości, Poznania, Duchem Mocy, ma bardzo wiele określeń w Bożym Słowie, które możemy znaleźć, czytając różne księgi od Starego Testamentu po Nowy Testament. Przemawiał przez proroków, bo o tym mówią nam pisma nowotestamentowe, że na przykład Piotr mówi o tym, że żadne proroctwo nie przyszło dowolnemu wykładowi, ale wypowiadali je ludzie natchnieni kim? Duchem Bożym. Więc Duch Święty to tak jak Pan Jezus. Niektórzy myślą, że Pan Jezus to pojawił się w historii świata, kiedy się narodził w Betlejem. Pan Jezus nie pojawił się w historii świata, kiedy narodził się w Betlejem. Tak jak Duch Święty nie pojawił się na tym świecie w dniu Pięćdziesiątnicy. On istniał zawsze, tak jak Jezus istniał zawsze. Od wieków, prawieków, jako Bóg wieczny. Zawsze istniał Jezus. Od początku świata możemy widzieć Chrystusa, od początku świata możemy widzieć Ducha Świętego, bo nawet pierwsze wiersze Biblii mówią, a Duch Boży, co robił? Unosił się nad wodami wód. Także naprawdę musimy, wielu ludzi niestety ma takie myślenie, ciągle tak skupiając się na Pięćdziesiątnicy w ten sposób, przestać myśleć, że to wtedy zaczął się, pojawił się, czy zaczął działać Duch Święty. On istniał, on działał, a to, co przyniósł z sobą, kiedy przyszedł dniu Pięćdziesiątnicy, to za chwilę będziemy odkrywać. Czytamy w Bożym Słowie, widzimy to zresztą na kartach całego Bożego Słowa. Widzimy Boga Ojca, który kiedy przychodzi do życia człowieka, do życia ludzi, do życia narodu, to wszystko się zmienia. Kiedy wyprowadza Egipt, kiedy wyprowadza Izraela z Egiptu, kiedy prowadzi ich przez pustynię. Tam ciągle widzimy niesamowite Boże działanie, Boże cuda. Czasami sądy, bo niestety ludzie doprowadzali do takich sytuacji. Ale widzimy, że kiedy człowiek naprawdę spotyka się z Bogiem, to wszystko się zmienia. Kiedy patrzę na Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ten świat, to kiedy ludzie się z Nim spotkali, to wszystko zaczęło się zmieniać. Nie tylko to, że ślepi widzieli, chromi chodzili, głusi słyszeli, opętani byli uwalniani, choć oczywiście, choćby to już jest ogromną zmianą, która dokonywała się w życiu tych ludzi, ale zmieniało się coś o wiele głębiej i o wiele więcej.
Więc pomyślałem sobie, skoro Bóg, kiedy przychodzi do życia człowieka, wszystko się zmienia, skoro Chrystus, kiedy przyszedł Emanuel, Bóg z nami, do życia ludzi, to zaczęło to zmieniać życie ludzi, to dlaczego, kiedy przyszedł Duch Święty, miałoby się to wszystko ograniczać do tematu darów? Zauważyliście, że kiedy mówi się o Duchu Świętym, to wszyscy bardzo żywo mówią o darach, szczególnie dwóch, językach i proroctwach. Ale myślę sobie, że to był jeden ze znaków, które musiały się wydarzyć, bo prorok Joel o tym mówił, że wasi prorocy, wasze kobiety będą mieli, wasi starcy będą mieli sny i wizje, ludzie będą mówić nowymi językami, więc to wszystko się musiało wypełnić. Ale nie o to, nie to było sednem, nie to było celem w samym sobie. Duch Święty przyszedł zrobić coś znacznie więcej w życiu ludzi. Przed zrobić coś znacznie więcej. Będziemy to odkrywać. Kiedy patrzę na Ducha Świętego w Bożym Słowie, to myślę sobie, kiedy patrzę na Ducha Świętego we współczesnym Kościele, to jest on bardzo ograbiony z chwały i czci, która mu się należy. A wręcz sposób, w którym przypisuje mu się różne działania, ja bym powiedział, że nawet często są bluźniercze albo zakrawają o bluźnierstwo. Ale co tam? To tylko Duch Święty. Nikt istotny. Dla mnie bardzo istotny, bo to pocieszyciel, obrońca, ten, który miał przyjść, aby mnie prowadzić, ten, który miał mnie wprowadzać we wszelką prawdę, ten, który miał uczniom i nam przypominać wszystko to, czego nauczał Jezus Chrystus. Pan Jezus, kiedy mówi o tym, co zrobi Duch Święty i co przyjdzie, on nie mówi o nowych rzeczach, które będzie wymyślał Duch Święty. On mówi o tym, co jest. Mówi, będzie wam przypominał wszystko to, co ja wam powiedziałam, bo nasza pamięć i uczniów pamięć jest ulotna. To jest niesamowite w Duchu Świętym. Pan Jezus powiedział takie słowa, trudno pewnie było się zgodzić uczniom z tymi słowami, ale powiedział, lepiej żebym ja odszedł, bo inaczej nie ześlę wam pocieszyciela, opiekuna, niektóre tłumaczenia tak to dają, obrońcy. I myślę sobie, jak dziwne mogłoby się wydawać te słowa uczniom, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, bo kolejne wiersze dalej jest napisane, oni uwierzyli w to, że On przyszedł, że On zstąpił, że On przyszedł od Boga. Wierzą i mają obok siebie Mesjasza, którego mogą dotykać, którego mogą słuchać, tak jak my możemy dzisiaj być razem ze sobą. No jest to o wiele lepsze, prawda? Lepsze jest to niż online. No dla mnie zdecydowanie. Dla mnie widzieć was to jest o wiele lepiej niż gdzieś tam. I sobie myślę, co ci uczniowie sobie musieli pomyśleć, kiedy Jezus im mówi, o wiele lepiej by było, kiedy ja odejdę, a On przyjdzie. Oni nie myśleli kategoriami, no pewnie, to jest ekstra sprawa. A myśleli kategoriami, jak może być lepiej, skoro my mamy Mesjasza, skoro mamy tego, o którym mówiły proroctwa, który miał przyjść. A jednak Jezus wie, co mówi, kiedy powiedział, lepiej dla was. Lepiej dla was. Lepiej dla uczniów, lepiej dla Kościoła, który ma powstać, lepiej dla nas wszystkich. Oczywiście Jezus wiedział dużo więcej. Wiedział, co wydarzy się na krzyżu. Wiedział o tym, jak kurtyna na pół się rozerwie i wiedział o tym, że będzie nowe przymierze w Jego krwi. Wiedział o tym przebaczeniu i wielkim zbawieniu, które będzie punktem kulminacyjnym zbawienia i będzie miało miejsce za chwilę na krzyżu Golgoty. Oczywiście, że o tym wiedział. Uczniowie chociaż o tym słyszeli co nieco od Pana Jezusa, niekoniecznie na to tak bacznie zwracali uwagę. Ale Pan Jezus wiedział dobrze, co mówi. Kościół, który powstanie, będzie potrzebował Ducha Świętego. I powiem wam, nie po to, aby Kościół mógł przeżywać albo traktować Ducha Świętego trochę jak, ja to często mówię, ale a takie mam wrażenie, przepraszam, ja nie chcę nikogo obrazić, jak takiego dżina z lampy, który ma poprawiać samopoczucie, którego pocieram i robi to, co zechce. Chcę czuć dreszcz emocji, to będę czuł dreszcz emocji. Nie, to naprawdę jest pomyłka i niezrozumienie tego, kim jest Duch Święty. Daje więc Bóg obietnicę. Pan Jezus ją powtarza, daje obietnicę, mówi, to jest obietnica Ojca, że uczniowie mają czekać w Jerozolimie, aż wstąpi na nich Duch Święty. Mówi, nie róbcie nic, nie idźcie nigdzie, choć mówi, będziecie mi świadkami w całej Jerozolimie, w Judei, Samarii, ale to nie będzie miało większego sensu, dopóki nie otrzymacie mocy z wysokości.
Jezus wiedział, jakie zagrożenia przed nimi stoją. Wiedział, z czym będą się musieli mierzyć. Miał ich przy sobie. Widział ich strach, widział ich lęki. Widział Piotra, który oczywiście był gorliwy i oczywiście potrafił wybiegać przed szereg, ale tego samego Piotra widział jako tego, który za chwilę się go zaprze trzykrotnie. Czy myślicie, że to naprawdę byliby oni takimi rewolucjonistami, którzy byliby gotowi zdobyć Jerozolimę bez Ducha Świętego? My dzisiaj tu siedzący bez Ducha Świętego nie mielibyśmy odwagi. I tak jest ciężko, żeby komukolwiek głosić Ewangelię. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego, aby On nam dawał, dodawał tej odwagi, o której mówi Boże Słowo. I rzeczywiście w Dziejach Apostolskich czytamy, kiedy pierwszy Kościół jest prześladowany, Piotr, Jan stają przed Radą Naczelną. Tam dostają wytyczne, że absolutnie, żebyście więcej nie gadali o Jezusie. A oni wracają, opowiadają o tym Kościołowi, modlą się do Boga i mówi, Panie, Ty widzisz, i mówią, Panie, Ty widzisz ich groźby, daj nam odwagę. Oni nie modlą się, Panie, żebyśmy więcej na językach teraz, tak na językach dogadamy im. Oni nie modlą się, żebyśmy więcej prorokowali. Oni nie modlą się, żeby więcej cudów się działo, to ich na pewno przekona. Jeśli cuda Chrystusa ich nie przekonały, to naprawdę? Oni modlą się, Panie, daj nam odwagi do czego? Byśmy się lepiej czuli. By ludzie nas podziwiali. Nie, daj nam odwagę, byśmy szli i głosili Twoje słowo. Bo wiecie, oni byli ludźmi, oni się bali. Oni wiedzieli, że te cwaniaki tam, w tej radzie, to naprawdę zrobią to, co mówią. I oni wiedzieli, że bez Bożej mocy będzie ciężko. Jak myślicie, czy ludzie, którzy dzisiaj giną za wiarę w wielu krajach, bo giną, pomimo że Europa jest w innym miejscu, o czym innym myśli, to wciąż chrześcijanie giną za wiarę, byłaby w stanie wytrwać bez Ducha Świętego? Czy naprawdę ktoś niezrodzony z Ducha Świętego jest gotowy umierać za krzyż? Za to, w co wierzy? Umierać za wiarę w Chrystusa? To jest niemożliwe bez Ducha Świętego. Tak więc Duch Święty przychodzi i robi coś więcej w naszym życiu niż tylko to, o czym często my myślimy, kiedy patrzymy na Ducha Świętego. W księdze Joela czytamy tą obietnicę o wylaniu Ducha Bożego na wszelkie ciało. I to drugi rozdział wcześniej mówi też o tym, że wyleję mojego ducha na spieczoną ziemię. I to ma miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy, w dniu Zielonych Świąt. Trzy ważne święta dla Żydów, które miały miejsce, to była Pascha, gdzie on miał obowiązek, Żyd miał obowiązek przybywać, Zielone Święta i Święto Szałasów. Często te Zielone Święta nazywane Pięćdziesiątnicą lub Świętem Tygodni. Wtedy było naprawdę mnóstwo ludzi w tym miejscu. To były trzy ważne święta. Pascha, my obchodzimy w tym czasie naszą Wielkanoc. 50 dni później mówimy o tym, co się wydarzyło, kiedy Duch Święty stąpił na tę ziemię. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale od pierwszego wiersza. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu, powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił dom, gdzie siedzieli, ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. Napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumiewali się, dziwili mówiąc, czy oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami, więc nie powinni znać tych języków. Przecież tam nie było szkół, które uczyły, tak jak dzisiaj, trzech języków. Nie mogli znać tych języków. Jakże więc to jest... Zobaczcie, co Duch Święty robi. Jaki jest sens języka? Jak to więc jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Pertowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu i Azji. Frygii, Pamfilii, Egiptu, części Libii położonej obok Cyreny i przechodnie rzymscy. Zarówno Żydzi, jak prozelici, Kreteńczycy i Arabowie słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumiewali się wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć. Oczywiście, że nikt nie miał bladego pojęcia, co to znaczy. Słyszą szum, coś się dzieje, zgiełk, mnóstwo ludzi, biegną tam, gdzie są ci uczniowie. Prawdopodobnie było ich około 120 osób. Modlą się,
Nie wiedzą, że to jest ten moment. Po prostu modlą się, robią to, czego oczekiwał od nich Chrystus, kiedy mówił, czekajcie w Jerozolimie. Modlą się, są w jedności. Myślę sobie, że kiedy Kościół Boży, Kościół Jezusa Chrystusa jest w jedności, kiedy razem jest, aby się modlić, to Duch Święty przychodzi. I przyszedł tam wtedy, ta obietnica, na którą czekali setki lat, to, o czym głosił prorok Joel, właśnie się wypełnia na ich oczach. To jest ta obietnica Ojca, o której mówił Jezus Chrystus. Szum gwałtownego wiatru, zresztą ruach, duch, to jest wiatr, tchnienie, to jest określenie Ducha Świętego. To niezwykłe działanie Boże, które widzimy na kartach Starego, Nowego Testamentu, również widzimy poprzez działanie Ducha Świętego. Ludzie nagle słyszą co? Że każdy sobie rzepkę skrobie, coś tam sylabizuje? Mówi jakieś pojedyncze zdania? Czy ludzie słyszą wielkie dzieła Boże? Ja czytam ten fragment i czytam o tym, że ludzie słyszą wielkie dzieła Boże. Duch Święty przyszedł, aby ludzie mogli usłyszeć o wielkich dziełach Bożych. Duch Święty przyszedł, aby zmieniać rzeczywistość. Duch Święty przyszedł, aby dać moc Kościołowi. Nie moc często w tym rozumieniu, jak my dzisiaj to skąpo rozumiemy i ubogo rozumiemy. Przyszedł i Medowie, Persowie, ci wszyscy ludzie z różnych zakątków słuchają. Nagle Piotr, ten facet, który jeszcze przed chwilą zapiera się Chrystusa trzykrotnie, i on nagle nie nabrał tak odwagi sam z siebie. Ten Piotr, który kiedy wychodzi z łodzi, jak patrzy, co się dookoła niego dzieje, to wpada do tej wody i woła: Jezu, ratuj. Piotr był szybki. Ale ten Piotr staje i mówi takie kazanie, które sprawia, że ludzie... To nie same słowa w sobie, to moc Ducha Świętego, nie mądrość Piotra. On był rybakiem. Ale mówi takie kazanie, że ludzie wołają, co mamy zrobić, aby być zbawionymi. Rozumiemy to? Wiecie, ludzie dzisiaj przypisują Duchowi Świętemu przedziwne emocjonalne stany, emocjonalne wydarzenia. I powiem wam, ja nie widzę ludzi wołających, co mamy robić, żebyśmy byli zbawieni. Widzę ludzi, którzy coś tam chcą przeżywać, przeżywają, przychodzą, odchodzą. Ale ci tutaj są tak poruszeni tym, o czym mówię, a kazanie jest konkretne. Wy ukrzyżowaliście, to wasza wina, zabiliście tego. Tam jest kazanie, wiecie, tam nie było politycznej poprawności. Ale kiedy stąpił Duch Święty i Piotr widzi to, co się dzieje i pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu, mówi takie kazanie, że 3000 ludzi z różnych stron świata tamtego się nawraca. My czasami myślimy, że oni nagle mega kościół otworzyli. Oni byli z różnych stron, więc udali się do swoich domów. 3000 ludzi. Upamiętało się. Piotr mówi, co mamy zrobić. Piotr mówi, musicie się upamiętać, musicie uwierzyć, musicie się dać ochrzcić. Robią to. Czy naprawdę Piotr powiedział tak przekonujące kazanie sam z siebie? Czy to naprawdę jego kunszt kaznodziejski był tak dobry, że poruszyło to serca ludzi? To Duch Święty. Jestem przekonany, że Duch Święty dzisiaj jest zasmucony. Czytamy o tym, nie zasmucajcie Ducha Świętego. Czasami myślimy, że to takie ciężkie grzechy są. Ja myślę, że zasmucamy Ducha Świętego, kiedy nie rozumiemy, kim On naprawdę jest. Kiedy ograniczamy Jego działanie i Jego moc, czy Jego dary tylko do tego, żeby samemu budować swoje lepsze samopoczucie albo lepiej się bawić w kościele. Duch Święty nie przyszedł, żeby zapewniać Tobie i mnie rozrywkę. On przyszedł, żeby zmieniać Twoje i moje życie. On przyszedł, aby Cię prowadzić w świętości. On przyszedł, aby dać Ci moc do takiego życia, o którym mówił Jezus Chrystus. Kiedy Nikodem przychodzi do Jezusa, 3 rozdział Ewangelii Jana, to Pan Jezus mówi o Duchu Świętym, który wieje, dokąd chce. Wiatr wieje, dokąd chce, a potem mówi o każdym, który musi być zrodzony, odrodzony z Ducha. Nie ma odrodzenia bez Ducha Świętego w życiu człowieka. Duch Święty po to przyszedł, aby nasze życie mogło ulec prawdziwej, głębokiej przemianie. 3000 ludzi, strasznie, strasznie dużo. Powstaje Kościół, Kościół Jezusa Chrystusa, to ciało, które stanowi każdy z nas, coś niesamowitego. Duch Święty zamieszkuje człowieka, który się upamięta i w Niego wierzy, bo zmienia się wszystko. Do tej pory Żydzi szczycili się świątynią zbudowaną ręką ludzką. Wiecie o tym, tak?
Pan Jezus nawet szedł, nie? To tak jak wiecie, czasami pokazujemy nowo wybudowany dom, nie? I przychodzi ktoś do nas, no wie, to taki skromny, fajnie, tu wie, skromny, chawira taka. Oni też tak przychodzili, to tak idziecie gdzieś, gdzie ktoś was po mieście tam pokazuje wam cenne zabytki, tak dumny jest z tego, że to tutaj, nie? Oni też tak mówią, ta świątynia, no powiem wam, pewnie była nie byle jak. A Jezus mówi, zbóżcie, ja w 3 dni ją odbuduję. Mówił o świątyni swojego ciała, ale potem mówi coś więcej. Kiedy czytamy Boże Słowo, to czytamy w liście do Koryntian, czy nie wiecie, czyli wy też, czy nie wiecie, że ciało wasze są świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie do samych siebie? Drogoście bowiem wykupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. To już nie budynek, nie te mury, choć ludzie nazywają kościół, taki lokalny budynek kościołem, ale to są mury. Nazywamy to kaplicami. Nie lubię górnolotnych słów co do tych miejsc. Wiecie, kto tu jest kościołem? My. Możesz mówić, jestem Panem samego siebie, ale Słowo Boże mówi, że jeśli masz Ducha Świętego, tu jest napisane, że On zamieszkuje ciebie, bo jesteś Jego świątynią. W Starym Testamencie Boża obecność zeszła do świątyni, którą wybudował Salomon. Pamiętacie te rozdziały niesamowite? Salomon się modli, Boża chwała przychodzi, ludzie nie mogą ustać na nogach. To jest coś niesamowitego, jak Boża moc wstąpiła tam, Boża chwała, i Bóg powiedział, będę tutaj z wami, będę. Ja nie potrzebuję tego miejsca, ale będę z wami. Bóg nie potrzebował tej świątyni, nie potrzebował dachu nad głową, bo Jego jest wszystko. Ale ze względu na ludzi, że człowiek potrzebuje mieć takie widzialne miejsce i my też potrzebujemy mieć takie widzialne miejsce, to Bóg mówi zgoda. Ale to, co się stało, kiedy przyszedł Duch Święty, kiedy Chrystus umiera na krzyżu, kiedy przychodzi Duch Święty, to dzieje się coś więcej. Pan Jezus mówi, jest pośród was w Ewangelii Jana i w was będzie. Jak często myślisz o tym, że Duch Święty jest w tobie? I to nie jest tylko jakaś przenośnia, taki wiecie, religijny bełkot. Żeby ludzie się dobrze czuli, o tam chrześcijanie, Duch Święty jest w nim. Ale naprawdę Duch Święty jest w tobie, bo jesteś świątynią Ducha Świętego. I On zamieszkuje, tak mówi Boże Słowo. Który jest w was, którego macie w darze od Boga i nie należycie do samych siebie. Przestaliśmy należeć do samych siebie. Nie jesteśmy swoją własnością. Często mówimy, Chrystus jest Panem. Ale naprawdę jest Panem? Naprawdę jest decydentem w naszym życiu? Naprawdę decyduje o tym, co jest ważne w naszym życiu? Bo słowo Panem znaczy, że On jest Panem. Drogoście, mówi Paweł, wykupieni. Dalej mówi, ciekawy, rozdział 3, 16-17 wiersz. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. W jednym fragmencie Paweł mówi o świątyni jako tobie, indywidualnym człowieku, a w drugim mówi o świątyni jako nas, członkach tego ciała Chrystusa, Jezusa. I mówi, kto niszczy ten Kościół, kto niszczy Kościół Jezusa Chrystusa, Słowo Boże mówi, tego zniszczy Bóg. Sobie myślę, czy tak jest. Czy buduję, czy niszczę? Czy wzmacniam jedność, czy niszczę jedność? Czy jestem błogosławieństwem, czy jestem człowiekiem, który robi wszystko, żeby siać niezgodę wśród braci? Bo to jest świątynia Ducha Świętego, my ją stanowimy. Zobaczcie, to... Jak często myślicie tak o Duchu Świętym? Jakiż to układ, mówi Paweł w drugim Koryntian 6,16, między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, będę ich Bogiem, a oni będą ludem moim. Jaka jest współpraca? Jaki układ? Świątynią Boga żywego jesteśmy. Jak ważne to ma znaczenie, że Bóg mieszka w tobie? To nie są przenośnie, a to jest prawda. Jak ogromna łaska i przywilej nas spotkały, a zarazem wielka odpowiedzialność na tobie i na mnie spoczywa, by wysławiać Boga w naszym ciele, tak jak mówią te fragmenty, by w żaden sposób nie przyczynić się do tego, co niszczy Kościół, ale co chwali Boga. Dzisiaj ludzie mówią, kto mi co będzie mówił? A Bóg mówi, nie należysz do siebie. Jak naprawdę Jezus jest twoim Panem,
to muszę ci, bracie, powiedzieć, siostro, nie należysz do siebie. I jak długo tego nie zrozumiesz, tak długo będzie konflikt pomiędzy tobą i Bogiem i zrozumieniem. Tak długo się nie dogadacie. Kiedy przychodzi Duch Święty, kiedy nas zamieszkuje, staje się naszym przewodnikiem. I znów to nie przenośnia. Paweł mówi w liście do Rzymian 8:14, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Ja lubię ten fragment osobiście. Bardzo ważny jest on dla mnie. Tych, których Duch Święty prowadzi. Nie możesz być zbawiony i nie mieć Ducha Świętego. Nie możesz być odrodzony i nie mieć Ducha Świętego. To jest napisane, że dziećmi Bożymi nie są wszyscy. Nie jest mój sąsiad, który nie oddał swojego życia Chrystusowi. My często mówimy takie rzeczy ludziom. Jesteś dzieckiem Boga, wróć do Boga. Nie, nie, nie. Wszyscy są stworzeniami Bożymi. Dziećmi Bożymi są ci, których Duch Święty prowadzi. To są dzieci Boże. Oddają się pod kontrolę, pod działanie Ducha Świętego. On ich zamieszkuje i on ich prowadzi. I mówi, nie wzięliście ducha niewoli, by znowu żyć w bojaźni. Ale synostwa. Nie muszę się obawiać, czy Bóg mnie kocha, czy mnie nie kocha. Czy jak umrę, to niebo, czy piekło. Nie, synostwo. To jest napisane, mogę być pewny swojego zbawienia. Jeśli Duch Święty mnie prowadzi. Więc to nie przychodzenie do kościoła, nie bycie członkiem na liście jakiegokolwiek by to nie było kościoła czy denominacji. Nie to, czy ludzie nawet biorą chrzty, a nie są zbawieni. Nie mają Ducha Świętego. Czy Duch Święty cię prowadzi? To jest, na to pytanie trzeba znaleźć odpowiedź. Duch Święty wespół z Duchem naszym świadczy, jesteś synem i córką Boga. Czyli ja jestem świątynią, no można powiedzieć swego rodzaju, mam królewską godność w Chrystusie, tak? Bo jestem synem synostwa Bożego dostąpiliśmy i jesteśmy synami, córkami Bożymi, coś niesamowitego, coś niezwykłego i o tym mówi Boże Słowo. Kiedy myślę o tym, to myślę o Bogu, który w taki ciekawy sposób prowadził zawsze swój lud, bo w Starym Testamencie czytamy o tym, jak prowadzi Izraela w słupie obłoku w ciągu dnia, a w słupie ognia w nocy. Pamiętacie to, tak? Kiedy w taki sposób Pan Bóg prowadził. Potem przychodzi Jezus Chrystus, mówi, chodźcie za mną, uczniowie Go widzą, mogą doświadczać Jego obecności, idą za Nim i przychodzi Duch Święty, który również wprowadza nas w obecność Bożą i nas prowadzi we wszelką prawdę. Ludzie z tą prawdą to też są cyrki. Jak słyszę już poznasz prawdę, prawda cię wyswobodzi, czyli każdą głupotę, którą z internetu wyczytają, albo wierszyk z Biblii, który sobie z kontekstu wyrwą i zbudują jakąś nową teologię o nowych rzeczach, to mówią, bracie, ty na razie tego nie rozumiesz, ale Duch Święty cię w tym poprowadzi. Nie, nie. Kiedy Pan Jezus mówił o tym, że prawda mnie wyswobodzi, to chodziło o Mesjasza, Chrystusa, Jego zbawienie, o drogę zbawienia. Nie chodziło o wszystkie inne poglądy świata. To jest prawda. Apostołowie nie zajmowali się innymi prawdami. Oni pilnowali, żeby w Kościele była głoszona jedna prawda, ta, która mówiła o krzyżu. Ta, która mówiła o zbawieniu w Chrystusie Jezusie. Nie zajmowali się innymi rzeczami. Więc określmy tym, czym była ta prawda. Więc Duch Święty chce wprowadzić nas w prawdzie i chce, żebyśmy w tej prawdzie mogli żyć. Chce przypominać Tobie i mnie wszystko to, o czym Jezus nauczał w Bożym Słowie, czego Jezus nauczał chodząc po tej ziemi, a co dzisiaj mamy też w Bożym Słowie. Dla mnie Duch Święty jest niezwykły. Wiecie dlaczego? Bo jest naprawdę zaangażowany w Twoje i moje życie. On jest naprawdę zaangażowany w życie odrodzonych ludzi i chce być zaangażowany. I naprawdę nie chcę, byśmy go tylko traktowali jak jakąś energię, jakąś moc bez znaczenia, którą sobie przywołujemy w momencie, kiedy tego potrzebujemy, żeby jakoś było fajniej. Dzisiaj patrzę często na Kościół i na to, co się przypisuje Duchowi Świętemu, to jest jakaś dziwna dla mnie rozrywka. A kiedy pytasz, co to jest, to oni mówią, o, to jest działanie Ducha Świętego. Ja patrzę na działanie Ducha Świętego, ono jest niezwykłe, cudowne i ono prowadzi ludzi do zbawienia. Ono sprawia, że Kościół się buduje. Ono sprawia, że ludzie żyją w jedności. Ono sprawia
całkiem inne rzeczy. Nie bardzo rozumie. Ale on sam w sobie jest. Niesamowite. On przekonuje o grzechu, sądzie, o sprawiedliwości. Możemy z ludźmi gadać, słuchajcie. Możemy tłumaczyć. Moglibyście mnie tłumaczyć wiele lat temu. Grochem o ścianę. Ale jak Duch Święty mnie dopadł, jak mnie przekonał o moim grzechu, to ja nie miałem dyskusji z Panem Bogiem. No Panie, ja nie wiem, czy to był taki straszny grzech. Po prostu wiedziałem, że jestem grzesznikiem. Kiedy zrozumiałem Ewangelię, nie dlatego, że nagle kule mi się po prostu zderzyły w mózgu, mówię, a o to chodziło. Nie, Duch Święty dał mi zrozumieć. Dał mi poznanie prawdy o Jezusie Chrystusie, Jego zbawieniu, o tym, co w Nim mam. I możliwość, abym mógł powiedzieć tak lub powiedzieć nie. A to Duch Święty, coś niezwykłego. Kiedy Duch Święty przychodzi, kiedy zamieszkuje życie człowieka, to rozlewa miłość Bożą w naszych sercach. Ja nie wiem, jak było w waszym życiu, ale to jest taki stan, że człowiek sobie myśli, coś się ze mną dzieje. Do tej pory mnóstwo rzeczy było mi obojętnych. Nagle, kiedy przychodzi Duch Święty, no nie są ci obojętne. Nagle zaczynasz gadać inaczej, myśleć inaczej. Ja klołem jak szewc. Każde zdanie to było mało polskiego. Oprócz tego, że mało śląskiego, to i mało polskiego. Ale jak Chrystus, jak Duch Święty mnie dotknął, to wiecie, nawet jeśli mi się, jak to się mówi, wymsknęło, to ja od razu wiedziałem, że to jest coś jest nie tak. Ludzie, których normalnie bym nienawidził, sam ich widok by mnie odstręczał i normalnie bym ich tępił, nagle na nich inaczej patrzyłem. Ludzie bliscy mi, którzy wcale nie byli mi tacy bliscy, których do tej pory nienawidziłem, nagle zacząłem powoli patrzeć na nich inaczej. Miłość Boża rozlana w sercach. Nagle zrozumiałem, że ja nie muszę Bogu niczego udowadniać, bo ta miłość Boża mnie dopadła. Przez Ducha Świętego jest rozlana. Nie chodzi tylko o dary. Chodzi, zrozumcie mnie dobrze. Ja jestem przekonany, że Pan Bóg, że Duch Święty wciąż obdarza swoimi darami. Ale chcę wam dzisiaj powiedzieć coś innego o Duchu Świętym. O darach pewnie wielu wam dzisiaj powiem, możecie posłuchać gdzie indziej. Duch Święty rozlewa miłość. Coś niesamowitego. Zanim Saul Starsu spotyka Jezusa, zanim Duch Święty go dopada, to wiecie, on potrafił patrzeć, jak kamienują Szczepana. Z zimną krwią. Przekonany o swojej religijnej misji tępienia Kościoła, tej sekty. Potrafił wywlekać, patrzeć, jak wywlekają kobiety i dzieci z domów. Myślicie, że mu powieka zadrżała? Przekonany był o swojej misji Boga. Ale kiedy dotyka go Duch Święty, to widzicie innego faceta. To widzicie człowieka, który widzi swój stan, widzi swój grzech, kiedy spotyka Chrystusa. Kiedy Duch Święty wysyła do niego, żeby jego oczy zostały otworzone, to coś niesamowitego się dzieje. On doświadcza prawdziwej przemiany. Oczywiście ludzie się go dalej boją, słyszą o nim przeróżne historie, prawdziwe historie. Ale on nagle jest przemieniony. Ludzie potrzebowali czasu, aby uwierzyć w to, że w jego życiu naprawdę coś się zmieniło i wielu tego czasu potrzebowało. Ale Pan Bóg dał mu Barnabę, syna pocieszenia. To był niesamowity człowiek zachęty. Ale wiecie, to jest to, kiedy Duch Święty przychodzi do życia człowieka, to coś się zmienia. I to nie są zmiany powierzchowne, to nie są zmiany takie, że trochę lepiej się czuję dzisiaj. Z różnych powodów człowiek może poprawić swoje samopoczucie. A to chodzi o głęboką przemianę, którą robi Duch Święty. Kiedy doświadcza Boga, kiedy doświadcza Chrystusa, kiedy doświadcza Ducha Świętego, staje się gorliwym naśladowcą, jest gotowy na więzienia. Naprawdę, życie Pawła było totalną odwrotnością tego, co do tej pory doświadczał. Miał wszystko, miał wygodę, miał komfort, żył jak chciał, jak król. A potem musiał uczyć się żyć i w biedzie, i w tym, kiedy miał trochę lepiej, kiedy było ciepło i kiedy było zimno, kiedy siedział za murami różnego rodzaju cel, więzień czy aresztów domowych. Kiedy musiał podróżować i to nie wcale w takich wielkich celach misyjnych, tylko dlatego, że był eskortowany do kolejnego miejsca, oczekując jakiegoś wyroku. Ale ten facet jest inny. Duch Święty. Nie wiem, jak to było w waszym życiu. Ja byłem ministrantem
Jak ja byłem instantem, to nie wiem ze swoim życiem, ale czasami sobie myślę, że to był paradoks. Tak czy inaczej, każdej niedzieli siedziałem całymi dniami w tym kościele, tylko po to, żeby, bo wiedziałem, że jak będę raczej na ulicy, to mogę coś głupiego znowu narobić, więc to gdzieś mnie tam trzymało. A tu ksiądz dał mi zjeść, a tam coś tam, więc parę takich rzeczy moich było zaspokojonych. Ale słyszałem, wiecie, to można, mogę mieć swoje zdanie na temat Kościoła Rzymskiego Katolickiego, ale czytane były Ewangelie, listy czy jakieś inne księgi. Nie robiło to na mnie żadnego wrażenia. Absolutnie. To nie zmieniało mojego myślenia, mojego życia. To nie sprawiało, że wychodziłem i mówię, Panie Boże, chcę żyć dla Ciebie. Nic. Ale kiedy Duch Święty przyszedł do mojego życia, jeszcze przed tym, zanim zrozumiałem wszystko i zaczął otwierać mi oczy, kiedy zacząłem czytać Słowo Boże i nagle rozumieć. Nie dlatego, że znowu stałem się bardziej inteligentny, bardziej światły i nagle po prostu będąc już tam, nie wiem, w 8 klasie zrozumiałem, że można wyciągać właściwe wnioski. Ale dlatego, że Duch Święty zaczął otwierać moje oczy. No to, że nagle zrozumiałem proste rzeczy, które wynikały jasno ze Słowa Bożego. Nie kończyłem teologii, nie poszedłem wtedy do szkoły biblijnej, nikt mnie tego nie nauczył. Po prostu wziąłem Biblię i zacząłem modlić się, żeby Duch Święty otwierał moje oczy i zaczął otwierać moje oczy. Coś niezwykłego. Słyszałem Słowo Boże wiele razy i nic się nie działo. Ale kiedy Duch Święty zaczął dawać swoje poznanie, Duch Święty przyszedł, aby zmieniać, aby nas prowadzić, aby wprowadzać radość w nasze życie. Wiecie, myśmy otrzymali, Paweł mówi, nie ducha tego świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Ja nie byłem w stanie niczego duchowo rozsądzić. Ja robiłem tak grzeszne rzeczy i one mi naprawdę, to nie spędzało mi snu z powiek. Nie czułem się z tym źle. Bo byłem zmysłowy. Boże prawo, przepisy, co mnie to obchodzi? Ale kiedy Duch Święty przyszedł do mojego życia, mogłem zobaczyć rzeczy te, które są duchowe. Mogłem doświadczyć tego, co duchowe. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje. Dlatego czasami, kiedy rozmawiacie z ludźmi, sobie myślicie, czego on nie kuma? Może warto się modlić, Duchu Święty, Ty otwórz jego oczy. W Koryncie, tym takim centrum darów duchowych, przecież nie wszystko było takie kolorowe, prawda? Wszyscy czytają 12, 14 rozdział, pomijając 13 i wszystkie inne. List do Koryntian. Bo dary. Moc. O, to jest to. Czytajmy, studiujmy. Okej? Tylko ja czytam do 12 jest 11 rozdziałów. I powiem wam, nie wiem, czy chciałbym być w takim kościele. Bo oni mieli te wszystkie dary. Ale wiecie, co do nich mówi Paweł? Nie mogę do was mówić jako do duchowych, bo jesteście cieleśni. I to mówi do zboru, do ludzi, którzy tam są, do tych, którzy mają dary Ducha Świętego, którzy nawet zadają to pytanie, co do darów duchowych, Paweł mówi, to wam tu odpowiadam na te wasze dylematy. Może jechali na językach całe nabożeństwo. Może jeden z drugim się proroctwami prześcigali. Ale Paweł mówi, okej, fajnie. Paweł jest taki trochę, nie wiem, czy dobrego słowa użyję, ale on używa pewnych sarkazmów często, tak? A wy jesteście królami. Dobra, no okej, to królujcie. A mówi, tak, dary, okej, no to pogadajmy o darach. To zaczniemy od tego, że jest coś więcej. Miłość. Ja teraz zadam wam pytanie, czy macie taką miłość, która jest cierpliwa? Nie mówię, pogadajmy dalej o językach. Ja wam tutaj powiem, jak to jeszcze bardziej zbujać w kościele. Albo proroctwa. Nie zrozumcie mnie źle, ja nie mam nic przeciwko. Ja mam przeciwko tylko tyle, że mam dość słuchania, że to jest wszystko, co wiemy o Duchu Świętym. Mam dość słuchania, że jeśli nie mówisz językami, to nie jesteś zbawiony. Mam dość słuchania, że liczą się tylko te dwa dary. I to jest prawdziwa moc Kościoła. To nie jest prawdziwa moc Kościoła. Moc Kościoła to jest, kiedy pozwalasz Duchowi Świętemu prowadzić się w swoim życiu i jesteś prawdziwą świątynią Ducha Świętego i pozwalasz Mu się prowadzić, pozwalasz Mu żyć, prowadzić się do tego, żeby żyć w świętości. Jeśli Kościół będzie tak traktować Ducha Świętego i Jemu się poddawać, nie martwcie się, miejsca w Kościele będą zapełnione.
Ale jeśli ludzie mają tylko doświadczać czegoś, chwili emocji, poprzez jakieś tam dziwne znaki i cuda, często które w ogóle znakami i cudami nie są. No to sorry, ale to nie działa. To nieprawdą jest, niebiblijne, absurdalne i tylko świadczy o głupocie wypowiadającego, że ktoś, kto nie mówi językami, nie jest zbawiony. To znaczy, to jest człowiek, który jak każdy inny potrafi wziąć sobie dwa wersetiki z jakiegoś tego i zbudować całe swoje życie i teologię wokół tego. Ale czytam ten list do Koryntian, o ludziach, którzy się sądzą, o facecie, który żyje z żoną, swojego ojca. Taki kościół wyluzowany. Jeszcze nie widzą w tym problemu. Czytam o gościach, które robią przedziwne rzeczy. Są cieleśni. Ten jest apollosowy, ten kefasowy. O, ja lubię tego kaznodzie. O, on jest lepszy. No nie, ja nie będę dzisiaj słuchał Daniela, bo sobie dzisiaj posłucham. Wiecie, co to jest? Cielesność. Niektórzy myślą, że to jest duchowość, a Paweł mówi, że to jest cielesność. I kiedy mówi im o tych darach, to idzie do tej miłości i mówi tak, czy prowadzicie listę krzywd? Oczywiście, że prowadzili, bo się sądzili. A jeszcze szli do świeckich sądów gadać o rzeczach, które tamci pojęcia nie mieli. Który dar najważniejszy? Kto jest większy? Chcielibyście być w takim kościele? Być na takich nabożeństwach, gdzie do wieczerzy ludzie siadają, jeden jest ochlany, na żarty, a drugi siedzi i patrzy i chciałby. Tak było w Koryncie. Kiedy Paweł zaczyna temat Ducha Świętego, to od czego zaczyna? Że w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Mówi, mamy jednego ducha. Tu nie ma większych, mniejszych. Tu nie ma mniejszych, większych darów. Tu nie ma mniej lub bardziej. Jesteśmy w jednym Duchu Świętym, który został nam dany, żebyśmy mogli żyć w jedności. Wiecie, do czego prowadzi Duch Święty? Prawdziwie Duch Święty do jedności. On nigdy nie będzie prowadził do braku jedności. To jest jeden z rzeczy, którą możesz wiedzieć, że coś jest działaniem Ducha Świętego, czy nie. On zawsze będzie dążył do jedności. On nigdy nie zrobi coś wbrew miłości. Kiedy czytam o Duchu Świętym w tym 12 rozdziale pierwsze wiersze, to przyniósł jedność w Duchu Świętym. Jezus jest Panem i nikt, kto chyba tylko, że w Duchu Świętym może powiedzieć, że Jezus jest Panem. Tam tak apostoł Paweł mówi, wiecie, powiem wam, to jest coś dla mnie niesamowitego, bo wszystko, co robi Duch Święty, zawsze będzie przynosiło chwałę Jezusowi. Tyle to oznacza. Więc słucham czasami tych wszystkich ludzi, którzy mi mówią, że przez nich przemawia Duch Święty i wiecie, co słyszę? Ja, mnie, bo jak ja zrobiłem, bo jak ja byłem, to ja, mnie. A ja czytam apostoła Pawła, który mówi, Chrystus będzie uwielbiony za każdym razem, kiedy działa Duch Święty. Za każdym razem. Kiedy nie Chrystus jest uwielbiony, to ja mam znak zapytania, czy to jest Duch Święty. Bo Jezus powiedział, on przyjdzie i co zrobi? I mnie uwielbi. Duch Święty. Myślicie, że to się zmieniło przez 2000 lat? Zmieniło się tyle, że ludzie tak nie myślą. Języki i proroctwa, wszystko o Duchu Świętym. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich, oczywiście w tej wersji okrojonej. A potem sobie dopowiemy, doliczymy, co tam chcemy. A Paweł mówi, ja was pytam o miłość. Kochasz tak? Jesteś cierpliwy? Jak? Gdzie tam była cierpliwość? Czy czynisz dobro? Nie wyrządza krzywdy? Czy to, co robisz, wyrządza krzywdę innym ludziom? Bo jeśli wyrządza, to możesz mieć wszystkie dary, słuchajcie. Możecie mieć wszystkie dary, ale one nie mają żadnego znaczenia. Wiecie, co Paweł mówi? Jesteś co najwyżej cymbałem brzmiącym lub miedzią dźwięczącą. Takie to ma znaczenie. Dary są piękne i wierzę, że one są dane Kościołowi. I żałuję, że być może nawet wielu z nas jest wystraszonych tym, co się dzieje gdzie indziej i o nie nie zabiegamy. Ja przez wiele lat mylnie myślałem, że wiecie, to chodzi, że jedna osoba ma mieć te wszystkie dary. Absolutnie nie. Ale te wszystkie dary, i one nie są wszystkie opisane, to są tylko niektóre opisane. Dary łaski, które Duch Święty daje, są po to, żebyś budował Kościół. Kiedy tego nie robisz, powiem ci tak, zasmucasz Ducha Świętego. Bo Bóg nie dał ci jakiegokolwiek daru, który masz, po to, żeby ty sobie myślał, że ty możesz sobie robić z nim, co chcesz. Żyć z nim dla siebie. Ale jeśli otrzymałeś dar, jakikolwiek by on nie był od Boga, czy charyzmat, czy to ten charyzmat, o którym mówimy tutaj, tych ponadnaturalnych, czy to jest dar, który masz, po prostu wydaje ci się naturalny, ale dany od Boga, ale nie służysz tym Kościołowi innym, zasmucasz Ducha Świętego.
Bo on nie został ci dany po to, żebyś ty mówił kiedy i niekiedy. Tam pisze to Paweł. Do tego kościoła, do którego nie mógł powiedzieć, że jesteście duchowi, tylko jesteście cieleśni, bo się kłócicie, bo się żrecie, bo nic dobrego nie macie do powiedzenia i ciągle macie te swoje racje. No, ale wychodzimy, mówimy, jesteśmy tak duchowi, Duch Święty w nas działa. Duch Święty przyniósł jedność. Wiecie, to baptysterium jest zrobione, te klapy, one są ciężkie. To jest takie drzewo, które jest mocno sklejone, specjalnie sprasowane drzewo do tego, żeby woda do niego nie wchodziła. Drogie, ciężkie, dajcie mi spokój, tego ciąć nie szło. Drzewo, sklejone z różnych tych. Ale wiecie co? Cokolwiek byśmy nie zrobili, to nigdy nie będzie drzewo, które będzie nagle rosło. To składa się z takich drewnopochodnych rzeczy. A kiedy przyszedł Duch Święty, to On przyszedł, żeby zjednoczyć, żeby zmieniać. I On jednoczy i zmienia. Kiedy przychodzi Duch Święty, to On sprawia, że w tym, co nie powinno żyć, jest życie i wydaje owoc. Że w tak różnych ludziach, jakimi jesteśmy, z tak różnymi charakterami, z naszymi zaletami, z naszymi wadami, On jest tym, który wprowadza jedność i nagle spotykamy się i chcemy w jedności Go wielbić. Chcemy dziękować Bogu, w jedności doświadczać Jego obecności. Duch Święty obdarza swoimi darami jak chce. I powinniśmy o nie się modlić, powinniśmy o nie zabiegać. Paweł mówi, ktoś ma języki, fajnie, ale pamiętaj, jak nie ma daru tłumaczenia języków, to nie w zgromadzeniu. Proroctwa, okej, ale badajcie je, sprawdzajcie. Jeden mówi, drugi słucha. Sprawdzajcie. To nie, wiecie, ja się nie boję tych wszystkich krzykaczy, którzy mówią, nie sądź tutaj, nie sądź. To prorok Pana jest. Okej, sprawdzę, czy to prorok Pana. Bóg dał mi możliwość sprawdzenia, czy to prorok Pana. Słowo Boże. Jak ten prorok Pana mówi mi rzeczy, które nie wynikają ze Słowa Bożego, to nie jest prorok Pana. A jak on mi potem mówi, że się pomylił, to mówię, facet, dobrze, że nie jesteś w Starym Testamencie. Tam jak się prorok pomylił, to życie szybko kończył. Nie działają na mnie te rzeczy. Módlmy się o dary. Potrzebujemy te wszystkie dary, o których mówi Boże Słowo. Duch Święty prowadzi do pokory, prowadzi do postawy sługi, bo Słowo Boże mówi, że On się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. On nie stoi za pychą człowieka. Jeśli przychodzi ktoś i mówi, że on jest tak duchowy, wprost czy nie wprost, to coś tu jest nie tak. Miłość nie unosi się, nie nadyma się, nie szuka swego. Możemy mówić mnóstwo o miłości, wiecie, ale pytanie jest, czy tak żyjesz. Nie zadawaj pytania, czy tak żyją inni, tylko czy ty tak żyjesz. Powoli, no to, co chciałbym powiedzieć, to by tu jeszcze długo trwało. Powiem jeszcze o jednej rzeczy, o owocu Ducha Świętego. Duch Święty przyszedł po to, żebyśmy mogli wydawać owoc Ducha Świętego. Jego owoc. Nie przyszedł po to, żeby tylko znów wszyscy skupiali się na darach, ale na owocach. Miłość to nie teoria miłości. Tutaj czytamy miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Wiele rzeczy człowiek może zobaczyć i doświadczyć, kiedy idzie z Bogiem, że nagle stał się jakiś bardziej łagodny niż był wcześniej. Albo uprzejmy, a nie był wcześniej. To wszystko jest działanie Ducha Świętego, który przychodzi, aby nas zmieniać. To owoce. Jeśli nie widzimy owoców Ducha Świętego w naszym życiu, to przepraszam, ale coś tu jest nie tak. Ci, Paweł mówi, i są drugie owoce. Aha, jeszcze może 5 rozdział 24 rozdziału listu Galacjan. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami oraz pragnieniami. Jeśli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem też postępujemy. Paweł mówi, nie da się oddzielić tego, słuchajcie. Niektórzy ludzie, mam wrażenie, jakby myśleli, że da się te rzeczy oddzielić. Nie da się. Albo żyjesz w duchu i twoje postępowanie jest widoczne, że jest postępowaniem w duchu, albo żyjesz cieleśnie. W najlepszym wypadku. Bo byli jeszcze zmysłowi. Paweł mówi, to co z ciała jest, to jest wiadome. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo,
rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam, że ci, którzy te rzeczy czynią, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Powiem wam, zastanawiam się, co widzę w Kościele. Których owoców widzę więcej? Bo mam mieszane uczucia. Chciałbym widzieć więcej owoców Ducha Świętego. Ale mam mieszane dzisiaj uczucia. Mówimy o zesłaniu Ducha Świętego. To musimy pogadać poważnie o tym, co On naprawdę przynosi i co On zmienia. Czy naprawdę prowadzi nas w naszym życiu? Czy naprawdę obdarza nas mądrością? Obdarzał ludzi w Starym Testamencie, obdarza w Nowym. Wiesz, że Duch Święty nawet potrafi obdarzyć mądrością w takich codziennych rzeczach, czy nawet w twoim życiu zawodowym? Pamiętacie, że kiedy Pan Bóg daje zlecenie stworzenia w II Księdze Mojżeszowej, 31 rozdziale, Izraelici mają zadbać o to, żeby była Arka Przymierza i namiot zgromadzenia. I zobaczcie, to jest i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyborach ze złota, srebra, miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. Taki był zdolny, czy? To Duch Święty. Dał mu taką mądrość. Może to, co robisz w swojej pracy zawodowej i ludzie mówią, jesteś naprawdę w tym świetny, a może to jest to, co dał ci Duch Święty. Nigdy na to tak nie patrzyłeś. A jeśli ci to dał, to tutaj to miało służyć też Bożym celom, to może powinno to w twoim życiu też służyć Bożym celom. Duch Święty jest niezwykły. Wspiera w niemocach, modli się za nami. Muszę skończyć, bo nie dalibyście rady. Powiedziałem wam, jedno kazanie już jest wyrzucone, to jest wersja skrócona. Ale mógłbym mówić jeszcze wiele o Duchu Świętym, wiecie, bo to leży mi na sercu. Bo jestem zmęczony tym takim lekkim, bezmyślnym traktowaniem Ducha Świętego we współczesnym Kościele. Mam nadzieję, że nie w naszym życiu. Bo bardzo pragnę tego jednego, abyśmy naprawdę mogli doświadczać pięćdziesiątnicy każdego dnia. Żebyśmy każdego dnia mogli doświadczać tego, co uczniowie, kiedy bali się, a Duch Święty zstępował, a oni z mocą szli i głosili Słowo Boże. Abyś w swoim życiu zawodowym mógł doświadczać Ducha Świętego, kiedy będziesz widzieć Jego prowadzenie tam w biurku, w jakiejś fabryce czy w jakiejś firmie. Żebyś mógł doświadczać Ducha Świętego w swoim małżeństwie, w swoim rodzicielstwie, bo to też jest wyzwanie, jak wiele mądrości potrzeba we współczesnym wychowywaniu dzieci. Dlaczego Duch Święty został wsadzony tylko w taką jedną część darów? A został nam dany, żeby nas prowadzić. Żebyś mógł doświadczać tego, co Izraelici, kiedy widzieli obłok. Doświadczać tego, co widzieli uczniowie, kiedy mogli dotykać Chrystusa, siedzieć u Jego stóp i słuchać. Duch Święty to nie jest jakaś energia, jakaś czynna moc, jak to głoszą świadkowie Jehowy, bez znaczenia. A to jest osobowy Bóg, który zamieszkuje ciebie. I nie jesteś sam. Za każdym razem, kiedy myślisz, że jesteś w czymś sam, to musisz mieć świadomość, że jest z tobą, jest w tobie. Duch Święty, jeśli jesteś odrodzonym człowiekiem. I On chce cię prowadzić. Tam, gdzie nie masz siły, tam, gdzie nie wiesz, o co się modlić, to Słowo Boże mówi, On wstawia się za tobą w niewysłowionych westchnieniach. Czy to słyszymy? Nie. Ale wierzę w to. Za każdym razem, kiedy ty nie masz siły, to Duch Święty jest i się modli. On jest opiekunem, doradcą. Ja lubię ten fragment Izajasza, że spocznie na Chrystusie duch mądrości, rozumu, poznania i bojaźni Bożej. I powiem wam, widzę to samo w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, jak ten duch mądrości, poznania, rozumu przychodzi do życia ludzi, jak jest bojaźń Boża i czytamy, że bojaźń Boża towarzyszyła Kościołowi, wszyscy byli w jedności i nawet do tego stopnia, że nie mówili, że to, co mają, jest ich, ale mieli to wspólne. To jest jedność, która jest niemożliwa bez Ducha Świętego. Duch Święty przyniósł tobie o wiele więcej, niż dzisiaj ci mówią. I zobaczcie o wiele piękniejsze i cenniejsze rzeczy. Kiedy zrozumiemy to, to zrozumiemy też, jak służyć sobie darami i w mądry sposób to robić. I ja wierzę, że Kościół będzie wtedy błogosławiony ponad miarę. Ale czy wierzysz w to?
Czy wierzysz w takie działanie Ducha Świętego? Nie w naszej elokwencji, lecz w Jego mocy. Możemy naprawdę doświadczyć przemian, zobaczyć przemiany w życiu innych ludzi i w życiu swoim. Jak bardzo potrzebujemy, aby Duch Święty był przywrócony we właściwe miejsce. Dzisiaj w Twoim i w moim życiu. Życzę Tobie, aby Duch Święty Cię napełniał. Napełnienie Duchem Świętym w relacji biblijnej oznacza coś, co się powtarza każdego dnia. Jak to robi? List do Efezjan mówi, rozmawiając sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, zobaczysz Boże prowadzenie. Żebyśmy zamiast gadać o tym, co nie trzeba, wzbudzać sobie lęki, po prostu rozmawiali z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, mówili o tym, co Boże. Myślę sobie, że jeśli nawet kazanie byłoby kiepskie, to i tak ludzie wyszliby stąd zachęceni. Wiesz dlaczego? Bo Duch Święty Ciebie użyje. Bo Duch Święty Ciebie użyje. I oby tak było, niech nam Bóg w tym dopomoże, aby ludzie w Sosnowcu i w okolicznych miastach naprawdę mogli usłyszeć wielkie dzieła Boże przez Kościół. Nie sztuczki, nie manipulacje, których nie brakuje, ale mogli usłyszeć proste przesłanie od prostych ludzi w mocy Ducha Świętego. Kiedy Paweł przyszedł do Koryntian, mówi, przyszedłem do was w lęku, w trwodze, ale w słowach, które były wam zwiastowane, był duch i moc. Tego się nie da sprzętem załatwić, muzyką, która wpływa na emocje. Te wszystkie rzeczy